Cześć! Tym razem pokażę Ci, jak z użyciem programu Creature Mixer możemy stworzyć taką scenę w Blenderze. Szybko stworzymy sobie naszą postać w Creature Mixer i później wrzucimy to do Blendera, dodamy efekt 3D, poukładamy wszystkie elementy i będziemy mieli gotową animację. Zaczynamy! W Blenderze ta scena nie wygląda jakoś super niesamowicie, ale gdy włączę sobie materiały tutaj z prawej u góry, to już zaczyna wyglądać nieco przyjemniej. Teraz wcisnę spację, żeby uruchomić animację i prezentuje się mniej więcej w ten sposób. I teraz jak w ogóle to zrobić? Najcięższym elementem będzie sprawienie, aby nasza postać była w trójwymiarze i żeby się animowała, ale na spokojnie to sobie wszystko ogarniemy. Naszym pierwszym krokiem będzie w ogóle stworzenie tej postaci. I tutaj wchodzi program Creature Mixer. Oczywiście link do niego znajdziesz w opisie. Mamy tutaj bardzo prosty program, na którym możemy stworzyć dowolną postać, jaka nam się tylko podoba, z użyciem pixel artu. Czyli możemy zmieniać tutaj wszystkie elementy tej postaci. Może on być taki zaokrąglony, może być kwadratowy, może mieć takie jakieś rogi. Na razie wybieramy tutaj ciało, później możemy przejść, dodać jakieś skrzydła na przykład, zmienić mu nogi na coś innego, teraz będzie jakimś latającym duchem albo jeżdżącym, takie kółka możemy mu dokleić i tak dalej. Można dorzucić jakieś ręce, inny wyraz twarzy i to wszystko robi się bardzo, bardzo szybko. Kilka klików i mamy już gotową całą postać. Niech będzie mniej więcej tak. Jeżeli mi nie pasuje, jak są ustawione na przykład te skrzydła, to zawsze z lewej strony mogę strzałkami polecieć do góry, żeby on miał skrzydła nieco wyżej. I może to teraz tak lepiej będzie wyglądało. Jeszcze ewentualnie dokleję mu jakieś włosy albo czapkę, żeby miał coś na głowie. To myślę wygląda całkiem przyjemnie. Teraz wejdę sobie w kolory z prawej strony i wybiorę ten szary i zmienię mu kolor czapki na, załóżmy, czerwoną. A ciało zamiast niebieskiego może być na przykład takie zielone. Co myślisz? Spoko? Mi się wydaje, że całkiem spoko. Jeszcze według mnie ten outline dookoła jest trochę zbyt gruby, więc kliknę tutaj sobie z prawej u góry, cyk, cyk i dodam taki leciutki outline, żeby był obrys taki bardzo, bardzo delikatny, tylko na jeden piksel. No i to praktycznie tyle, co chcę zrobić. Teraz praktycznie jednym klikiem mogę to wrzucić do Blendera i wszystko będzie działało. Znaczy prawie wszystko. Wejdę tutaj sobie z lewej u góry w menu i kliknę Save Sprite Sheet. Mogę to zapisać jako PNG, wtedy będzie statyczny, nie będzie się ruszał. Mogę zapisać jako GIF, wtedy będzie się ruszał. I mogę zapisać jako Sprite Sheet. I wtedy będę mógł wrzucić to do Blendera, do Unity, do Unreala, do każdego programu, który obsługuje Sprite Sheet. Co to Sprite Sheet? Jeszcze za chwilę wytłumaczę. Najpierw kliknij to po prostu. No i nasz plik został pobrany i wygląda w ten sposób. To jest właśnie Sprite Sheet, czyli jeden obrazek, w którym mamy zapisane wszystkie klatki naszej animacji. Czyli w Blenderze albo w Unity, w każdym programie będziemy brali po prostu najpierw pierwszą postać, później drugą, później trzecią i na końcu czwartą. I z tego powstanie nasza animacja. Zobaczmy, jak to zrobić w Blenderze. No i jestem w Blenderze. Tak jak widzisz, nie ma tutaj kompletnie nic, więc trzeba będzie to zaimportować. Wciskam Shift-A, wchodzę w Mesh i wybieram Plane, bo z tego Plane'a stworzymy naszą postać. Teraz jeszcze go obrócę o 90 stopni, żeby był pionowo i będziemy mogli wczytać teksturę. Przechodzę w panel Shading u góry i zamykam te panele z lewej strony, czyli prawy przycisk myszy, Join Area, klik. I w tym miejscu po prostu klikam New, żeby stworzyć nowy materiał. Jeżeli nie wiesz, o co chodzi z materiałami, to oczywiście karta z prawej u góry lub film w opisie. Tam wszystko wytłumaczyłem, wszystko powinno być jasne. Żeby wczytać teksturkę, czyli naszego Sprite Sheeta, wcisnę Shift-A, przejdę do Texture i wybiorę Image Texture. Albo po prostu kliknę na mojego Sprite Sheeta i przeciągnę bezpośrednio do Blendera. I to jest nasz node, który ma w sobie tą teksturę. Teraz podłączam kolor do Base Color i wygląda to dosyć słabo. Głównie dlatego, że nasza siatka UV jest niepoprawna do tego konkretnego Sprite Sheeta. Wejdę sobie w UV Editing i znowu włączę sobie wyświetlanie tekstur z prawej u góry Material Preview. Tak to wygląda, z lewej strony mamy siatkę UV. I znowu, jeżeli nie wiesz, co to siatka UV, to też już to tłumaczyłem. Karta z prawej u góry albo film w opisie. To, co jest wewnątrz tej zaznaczonej pomarańczowej ramki, będzie wyświetlane na naszym obiekcie 3D. Czyli jeżeli ja zaznaczę te dwa wierzchołki z prawej strony, wcisnę G, X i przeciągnę je w lewo, żebym wyświetlał tylko i wyłącznie jedną postać, to będzie dobrze. Ale najlepiej wcisnąć jeszcze Ctrl, żeby Blender załączył przyciąganie i teraz po prostu będziemy mogli bardzo łatwo wymierzyć, że to jest zaznaczona teraz jedna postać. Mamy tutaj cztery postacie, zaznaczamy jedną i dlatego z prawej strony wyświetla się tylko jedna na naszym obiekcie 3D. Wrócę znowu do Shading i teraz kolejnym problemem jest to, że jest bardzo rozmyty. Dlatego wejdę tutaj na dole, gdzie jest linear i zmienię to na closest. I już mamy idealny pixel art. Blender nie będzie go rozmywał dodatkowo. I wygląda to już całkiem dobrze, tylko jeszcze mamy to czarne tło dookoła. Ja bym wolał, żeby to jednak było przezroczyste. Będzie wyglądało to zdecydowanie lepiej. Jeżeli jesteśmy w silniku renderowania Eevee, czyli w tym, którym aktualnie jesteśmy, tutaj z prawej strony, to będziemy musieli przejść do zakładki materiałów tutaj i tutaj jest zakładka settings. W tym settings po prostu zmieniam blend mode na alpha clip
i Shadow Mode również na Alpha Clip. Teraz popatrzę na naszą postać, nic się nie zmieniło, ale gdy podłączę to, co wychodzi z Alpha w tym miejscu do Alpha, to dostaniemy przezroczyste tło, czyli po prostu dodaliśmy przezroczystość z naszego obrazu do naszej postaci. I wszystko jest ok. No to teraz zobaczmy, jak to wygląda w naszej animacji. Wejdę sobie w layout, odpalę tekstury z prawej strony i wcisnę spację, żeby uruchomić animację. Nie ma animacji. Niedobrze, bardzo łatwo możemy to naprawić. Znowu wejdę do shading i w tym miejscu, gdzie mamy naszą postać, pamiętaj, że to jest tekstura naszej postaci, będziemy musieli po prostu przesuwać naszą siatkę UV. Tak jak mamy tutaj w UV Editing i mamy teraz zaznaczoną pierwszą postać, to będziemy musieli po prostu zrobić coś takiego, żeby przesunąć tą siatkę w tą stronę. I później znowu przesuwamy w tą, i później znowu przesuwamy w tą. I będziemy to robić tak w miarę szybko, żeby stworzyć z tego animację. Ja to teraz przesuwam ręcznie, tego tak nie będziemy robić, ale po prostu chciałem Ci pokazać, jak mniej więcej będzie to działało. Wrócę znowu do shading. Teraz kliknij na naszą teksturę, wciśnij Ctrl T, żeby dodać dwa nowe nody. Texture Coordinate i Mapping. Jeżeli nie wyświetliły Ci się te nody, to wejdź w Edit, Preferences, Add-ons i tutaj wpisz po prostu Node i włącz dodatek Node Wrangler. Czyli teraz mamy dwa nowe nody, które w sumie nic nie zmieniły. Ale dzięki temu, że mamy tego Node Mapping, możemy przesuwać pozycję. Czyli możemy robić dokładnie to samo, co wcześniej robiliśmy w UV Editing u góry. Tylko teraz mamy tutaj Node'a do tego. I dzięki temu, że mamy Node'a, będziemy mogli bardzo szybko to zautomatyzować, żeby sama się ta animacja odgrywała. Kliknę tutaj, usunę wszystko, co się tutaj znajduje, wpiszę płotek, frame, Enter. I teraz, tak jak widzisz, to pole zostało pokolorowane na fioletowo i lecą tutaj kolejne metry. Dodają się cały czas, gdy odpaliłem animację wciskając spację. Tylko nic się nie zmienia tutaj u nas. Dlaczego się nie zmienia? Nie zmienia się dlatego, że prawy przycisk myszy, Delete Driver, żeby to już nie było fioletowe, pokażę Ci, o co chodzi. Gdy wpiszę tutaj 1, nic się nie zmieni. Gdy wpiszę tutaj 2, nic się nie zmieni. Gdy wpiszę 3, też się nic nie zmieni. Ale gdy wpiszę 1,5, to widać, że już coś się przesunęło. Gdy wpiszę 1,7, no znowu widać, jest jakieś przesunięcie. Czyli musimy wpisywać coś pomiędzy 0 a 1. Najlepiej zobaczyć, jak to przesuwać, wchodząc w UV Editing znowu, zaznaczając wszystko, wciskając G, X, żeby poruszać tylko w osi X, wcisnąć Ctrl, żeby teraz było przyciąganie i przesunąć do następnej klatki, czyli klik, klik. I teraz, gdy to przesunąłem, z lewej u góry pokazało się 0,2500. O tyle powinniśmy przesuwać, żeby przeskoczyć do następnej klatki. Tutaj wpisuję znowu płotek, frame, czyli będziemy dodawać co klatkę. I teraz będziemy mieli jedna klatka to 1 metr, czyli nic się nie będzie zmieniało. Ale gdy teraz do tego dopiszę razy 0,25 i odpalę animację, to widzisz, że nasza animacja będzie się odtwarzała. Czyli bierzemy sobie 1, jesteśmy na pierwszej klatce, razy 0,25, czyli będziemy mieli po prostu 0,25 i to jest nasza pierwsza klatka. Druga klatka będzie na 0,5, trzecia klatka będzie na 0,75 i czwarta klatka będzie na 1. I tak będzie to się cały czas leciało, tak jak widzisz w tym miejscu. Tylko że mamy kolejny problem. Tym problemem jest to, że nasza postać jest płaska. Całkowicie płaska. A jak wrzucam do Blendera, to jednak chciałbym, żeby to było w jakiejś formie 3D. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Takim najprostszym sposobem byłoby po prostu dodanie modyfikatora, który nazywa się Solidify i zwiększenie jego grubości. Tylko wtedy, tak jak widzisz na dole, jego nóżki są bardzo fajne, a tutaj robi się dziura pomiędzy. Przez co nie jest to najbardziej idealny sposób. Najlepszym sposobem, chociaż wymagającym troszkę poklikania, jest odtworzenie tego w Geometry Nodes, czyli w takim systemie, w którym możemy tworzyć jakby własne modyfikatory w Blenderze. Może brzmi to strasznie, ale jest całkiem proste, przynajmniej według mnie. Przejdźmy tutaj do Geometry Nodes na samej górze i tutaj będziemy mieli dokładnie te same panele co wcześniej, tylko jeszcze z lewej u góry dostajemy taki dodatkowy panel, w którym mamy informacje o pozycjach poszczególnych wierzchołków, ale tym na razie nie będziemy się interesować. Włączam sobie tutaj tekstury, klikam New, żeby stworzyć nowy modyfikator Geometry Nodes i tak jak widzisz z prawej strony, on już się tutaj dodał. I teraz mamy tutaj pierwszy node i mamy tutaj drugi node. Na razie nic się tutaj nie dzieje, gdy po prostu kliknę to i odłączę, to nasza postać zniknie, bo nie mamy nic podłączonego tutaj. Gdy podłączymy to z powrotem, to będziemy mieli naszą postać. I my tutaj pomiędzy będziemy wrzucać jakieś nody, które będą modyfikowały geometrię tego, co się tutaj znajduje. Tylko w jaki sposób możemy to zmodyfikować? Po pierwsze, chciałbym podzielić tego plane'a, na który jest nałożona ta tekstura, na dokładnie taką samą siatkę, ile jest tutaj pikseli. Czyli wejdę jeszcze do layout, tab, żeby przejść do trybu edycji, prawy przycisk myszy,
Subdivide. I tak jak widzisz, teraz podzieliliśmy na cztery ściany. Była jedna ściana, teraz są cztery. A jeżeli ja wejdę tutaj i wpiszę na przykład 25, to zobaczysz, że dostaliśmy dużo więcej tych ścian. I teraz po prostu kwestia jest tego, żeby dopasować przecięcia do tego, ile jest pikseli na naszym obrazku. U mnie działa tutaj 23, więc zostawię 23, bo one idealnie pasują do tego, co jest na obrazie. Zostawiam w ten sposób. Wychodzę z trybu edycji i wchodzę znowu do Geometry Nodes. W tym miejscu jeszcze nam się nic nie zmieniło, ale już wiem, co bym chciał zrobić dalej. Chciałbym usunąć całą geometrię, która nie jest widoczna. Czyli jak wejdę w Tab, to zobaczysz, że tutaj mamy jakieś piksele, mamy jakieś kolory, fajnie, a tutaj mamy przezroczystość. No i tej przezroczystości bym nie chciał. Ona jest mi totalnie niepotrzebna i dlatego powinienem ją usunąć. Najłatwiejszym sposobem oczywiście na usunięcie byłoby zaznaczenie jej i usunięcie, tylko wtedy, gdy będę animował tą postać, to ta geometria będzie już usunięta i nic z tym nie zrobię. Dlatego przeciągnę tutaj moją teksturę postaci i teraz na podstawie tej tekstury będę chciał usuwać niepotrzebne ściany. Wcisnę Shift A, Search i wyszukam sobie noda, którego chcę dodać. Żeby usunąć, oczywiście potrzebujemy noda Delete Geometry. Teraz usunęliśmy całą geometrię, a ja bym chciał, żeby jednak moja postać była widoczna. Więc przeciągam to, co wychodzi z alfa, do Selection. No i dostaliśmy coś mega dziwnego. Wziąłem alfę, dlatego że to jest przezroczystość naszej postaci. Ale co to jest? Kompletnie nie o to chodziło. Stało się tak prawdopodobnie dlatego, że Blender nie ogarnął, skąd ma czerpać informacje o tym, jak nałożyć tą teksturę na naszą postać. Więc wciskam Shift A, przechodzę w Search i wyszukam coś takiego jak Named Attribute. Jeżeli tutaj, gdzie jest Name, wybiorę UV Map i podłączę Attribute do Vector, to wszystko powinno się w miarę naprawić. Dostaliśmy już coś lepszego, bo widać te piksele poszczególne, tylko nie widać naszej postaci. Skorzystaliśmy z UV mapy, którą zrobiliśmy wcześniej, czyli wszystko tutaj działa, tylko dlaczego nie widać naszej postaci? Nie widać jej dlatego, że po prostu mamy odwrotność tego, co byśmy chcieli. Jeżeli ja teraz wcisnę Shift A, wejdę w Search i wyszukam Color Ramp, wrzucę tutaj pomiędzy i kliknę strzałeczkę Flip Color Ramp, to dostajemy prawie to, co oczekujemy. Teraz w sumie jedyne, co musimy zrobić, to powiedzieć tutaj w Delete Geometry, żeby nie usuwała ona wierzchołków, a żeby usuwała całe ściany. Cyk. I nasza postać już jest prawie cała widoczna. Teraz tutaj troszeczkę dopasujemy kontrast, minimalnie to w bok i mamy już gotową całą naszą postać. Wygląda to całkiem spoko, ale no dalej jest płaska. Jak kliknę play, to sama geometria naszej postaci się w ogóle nie zmienia, tylko zmienia się jej materiał, bo zaanimowaliśmy go wcześniej. Więc teraz musimy sprawić, aby nasza geometria dopasowywała się do naszej postaci, bo jeżeli ja przejdę do następnej klatki, to widać tutaj, że na przykład mamy ucięte nogi. Dlatego będziemy musieli zaktualizować po prostu naszą geometrię, żeby to Delete Geometry usuwało cały czas niepotrzebne ściany. Search i wyszukuję coś takiego jak Scene Time. Tutaj mamy wyjścia Frame i Seconds, czyli co klatkę może się coś dziać, albo co sekundę może się coś dziać. I właśnie o to nam chodzi. I teraz tutaj pomiędzy po prostu będę dodawał nowe nody, które mi to umożliwią. Na początku chciałbym z tego attribute wyciągnąć i wybrać noda Separate X, Y, Z. Ten node po prostu rozbija nasz wektor, czyli oś X, Y i Z, na poszczególne osie, które będziemy mogli edytować. Samo w sobie to nic nie robi, ale umożliwia nam nowe rzeczy. Żeby pokazać, że to jeszcze nic nie zrobi, rzucę dodatkowego noda, który nazywa się Combine X, Y, Z, tutaj na koniec. I po prostu podłączę wszystko po kolei. Czyli teraz nie zrobiliśmy praktycznie nic, ale mamy po środku miejsce, w którym będziemy mogli faktycznie przesuwać tą siatkę UV również dla naszej geometrii. I teraz to zrobimy. To będzie mega prosta sprawa. Z tego frame wyciągam i tutaj dodam noda, który się nazywa Multiply, czyli mnożenie. Piszę tutaj 0,25, tak jak wpisaliśmy wcześniej, czyli odtworzyliśmy dokładnie to samo, co mieliśmy w materiale. I teraz wystarczy po prostu dodać te osie do siebie, czyli wyciągam stąd, puszczam, wpisuję add i mam noda, który dodaje. Dodaję oś X z naszej siatki UV i dodaję tą przemnożoną klatkę przez 0,25. Podłączam z powrotem do X i teraz, gdy kliknę play, widzisz, że nasza geometria jest odświeżana. Widać, że porusza się razem z naszą postacią. Czyli idealnie o to nam chodziło. Jeszcze ona może porusza się troszeczkę za szybko, więc wejdę sobie tutaj na drugą ikonkę u góry i tutaj, gdzie jest FPS, wpiszę po prostu na przykład 15. Teraz będziemy mieli wolniej odtwarzaną tą animację, czyli mamy teraz 15 klatek na sekundę. Okej, no to zróbmy w końcu to, po co tu przyszliśmy, czyli dodajmy tą grubość, bo mamy już geometrię, mamy już cały materiał, jak zrobić grubość. Grubość zrobimy tutaj pod koniec. Przeciągnę to na prawo, wcisnę Shift A, wejdę w Search i dodam noda, który się nazywa Extrude Mesh. I dostaliśmy coś takiego. Po prostu wzięliśmy naszą postać i wyekstrudowaliśmy do przodu. Tak jakbyśmy brali nowy obiekt i ekstrudowali jego ścianę wciskając E
to zrobiliśmy dokładnie to samo na naszej postaci tutaj. Jest na razie zdecydowanie zbyt gruba, więc zlecę tutaj w dół i wpiszę na przykład 0,2. Z tyłu wygląda strasznie. Każda ściana została wyekstrudowana osobno. Żeby się tego pozbyć, wystarczy odznaczyć tutaj to indywidual. Mamy wyekstrudowany, ale jest pusty, czyli dalej mamy problem. I poprawienie tego problemu również jest proste. Ponownie to jest tylko jeden node. Wystarczy, że wyciągnę z tego mesh, co tutaj wychodzi, puszczę i wpiszę join. I jeżeli teraz połączę tą geometrię, która jest tutaj, którą aktualnie mamy, tą wyekstrudowaną, z tą geometrią, która jeszcze nie była wyekstrudowana i całość podłączę do wyjścia, to będziemy mieli również tylną ścianę. Co nie, połączyliśmy teraz ze sobą dwa obiekty w jeden. Ale oczywiście nie mogłoby być tak łatwo, znowu musiało się pojawić coś dziwnego, co nie? Gdy popatrzę tutaj w bok, to niektóre nasze ściany tak dziwnie migają, niektóre są w ogóle przezroczyste, niektórych w ogóle nie ma. Dlaczego tak się dzieje? Nawet gdy odpalę animację, to widać, że coś dziwnego dzieje się z tymi ścianami po bokach. Dzieje się tak, dlatego że tam na krawędziach jest przejście między widocznością a niewidocznością, czyli przezroczystością. I najłatwiejszym sposobem, żeby to poprawić w tym wypadku, będzie po prostu zaznaczenie wszystkiego, co jest dookoła naszego obiektu, wszystkich tych ścian na obrzeżach i przypisanie im jakiegoś materiału. Żeby zaznaczyć te ściany, wystarczy, że tutaj wejdziemy i pociągniemy od side. Więc ja to przeciągam, puszczam i wpisuję material. I tutaj jest set material, czyli będziemy mogli dodać nowy materiał. Podłączę geometrię do geometrii, cyk. I dodaliśmy nowy materiał, tylko że jest on biały, a chcielibyśmy szary. Więc wejdę sobie z prawej strony do materiałów, kliknę plusik, żeby stworzyć nowy materiał, nazwę go jakoś outline, czy obrys, czy jak tam sobie chcesz. I sam materiał zmienię na taki szary, jak jest tutaj, cyk. Teraz tutaj wystarczy, że zmienię również na outline i mamy już piękny materiał dookoła. Po prostu przypisaliśmy nowy materiał tutaj na obrzeża. No i mamy już całą animację praktycznie gotową. Teraz tylko na szybko zrobić jakieś otoczenie, czyli dodać plane'a, dodać na niego teksturę, wrzucić z tyłu jakieś tło. W ogóle do zrobienia tła posłużyłem się programem Leonardo AI, czyli taka sztuczna inteligencja do generowania obrazków. Wrzuciłem to w tło i zacząłem poruszać dokładnie tak samo, jak poruszaliśmy tutaj naszą siatką UV. Później z tego tła wyciąłem sobie jeszcze drzewo i poustawiałem z przodu i z tyłu, żeby zasymulować jakieś drzewa i krzaki. I to praktycznie wszystko. Gdy weźmiemy to wszystko do kupy, wychodzi dokładnie taka animacja, jaką tutaj widzisz. I jak, myślisz, że to jest proste, czy raczej wydaje się skomplikowane? Oczywiście cały ten projekt, który tutaj stworzyłem, będzie do pobrania na moim Patronite, więc jeżeli nie chcesz przez to wszystko przechodzić, wystarczy, że tam mnie odwiedzisz i pobierzesz wszystkie pliczki. No to co? To już chyba wszystko. Liczę na to, że faktycznie przyda ci się ta wiedza w jakimś swoim projekcie. Albo w Unity, albo w Blenderze, albo w jakimkolwiek innym programie. Dzięki i cześć.